Jest tam jakieś pytania? Ja nie resztę umiem, będę tłumaczył już w trakcie... Ale ja nie umiem w Minecrafta tak dobrze, by się wspinać. Ja też. No i o to chodzi! To ma być śmieszne! Dobra, łatwo ja... z wami, porobię was, kurna! Jak u was będzie, śmieszne, to trzeba to wygrać, będzie easy. No, Chakan was porobi, zakładam, bo on akurat umie takie rzeczy robić, więc tak, on wygra raczej. Tam. Ale cóż, no, czekaj. O, widzę, że Max zmienił się na króla Juliana, w końcu! Tak, jesteś królem Julianem? Tak. Zajebiście, mogę wykorzystać... Teraz wyłączyłem na chwilę, także spokojnie. Widzicie mnie? Ja was widzę. Czy, Max, czy ty możesz mówić głosem króla Juliana? Prosiłbym cię bardzo o to. Ale to wieście, co mogę. No i zajebiście. O, no. Okej, okay. Siema. Cześć, witam cię, królu Julianie. Jezu, jak ty wyglądasz. Chyba cię posrało. Ja już wiem, co my będziemy robić. Chodź, król Julianie, za mną. Tą, w tamtą stronę. Król Julianie. Chodzi się na WSD. Wiem, że na WSD się chodzi. Kurwa, no nie jestem takim idiotą. Król Julianie, zapraszam. Teraz proszę mnie nie stresować teraz. Wysoki, znaczy wysoki władco, czy coś. Proszę tędy. Wysoki sądzie. Jak się to sprintuje? Dwa razy W? Padar dwa razy W. Albo kontrol. Słyszałem, że umiesz. Albo pedał gazu wciskasz. Nie wiem, jak zależy u ciebie. Co wciskasz? Co? Co? Ktoś powiedział słowo na P? No P-word? On zbiera drzewo! Co? Ja nie zbieram drzewa żadnego, nie? Nie, no ten zbiera drzewo. No przewariat po prostu, nie? To jest ej, Chakan, no, to nie jest survival! To nie cio, jest survival! Cio, drewno jest podstawą! Czekaj. Tak. Ktoś chce drewno? O, ja mam się kierować na to wielkie okay. coś? O, dobra. Tak, na te wielkie dildosi! O, król Julianie, zapraszam w mesze regi! Zapraszam! Już biegnę, o, dzień dobry! Witajcie! Dzień dobry! Witajcie, król Max, chcesz, Julianie. Masz trochę drewna. Jaki kurwa Max, myślisz? Zwracaj się jego wysoka dobrze, możność! Król Julianie, wow! Nie patrz największa... na moje stopy. kwadratowe stópki. Poczekajcie, jak ja jestem tutaj jedynym niezwierzątkiem, to ja będę wydawać polecenia. Nie, nic ja nie, nie jestem wydawał. Zwierzęciem, ja jestem gościem. Przestań kraftować, no, no. Tutaj jest. Cicho, ja wam robię wprowadzenie teraz i proszę mnie posłuchać teraz. Tak, bardzo dobrze, królujalnie, dowody z tym wszystkim, tak do Wisły. Wyrąbać no, te klocki no, wszystkie no. dowody no. Dowody. Tak jest, uwaga, ladies and gentlemen, zebraliśmy się tutaj, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się wielki teleturniej o nazwie Wiadro Challenge, zwany co? Też... Wiadro Challenge? To byłem najlepszy z kolegów. Cio, a nie takie wiadro, cicho, bądź przestań teraz, się odzwa. Zwane też potocznie Bucket Challenge z angielskiego. Będzie polegało na tym, że te oto wielkie trzy wieże, które zbudowałem zaraz przed tym materiałem, będziecie musieli się na nie wspiąć i używając swojej zwinności, będziecie musieli skoczyć z nich, lądując tutaj na wyznaczone strefy i przed samym upadkiem musicie użyć wiaderka, aby zamortyzować swój upadek. Czy to jest zrozumiałe dla wszystkich tutaj obecnych? Tak jest. Nie mam wiaderka. Ja też. Zaraz wam dam wiaderko. 2 plus 2. Cio. Zanim jeszcze zaczniemy, żeby wszyscy zrozumieli, bo wiem, że tutaj są osoby niedoświadczone, to zrobimy sobie taki przykładowy tor, proszę ja was, to jest mały tor tutorial. Dla debili, tutaj macie wasz obszar lądowania, zapraszam, tutaj macie skrzynkę, w której znajdują się wiaderka, każdy bierze z was po jednej skrzyneczce i... Idziecie po kolei tutaj, ja będę wyznaczał osoby, które będą wchodziły, wspinały się na tą wspaniałą wieżę i będziecie skakać i będziecie robili wiaderko. Jak się robi wiaderko? Ja ci pokażę. Jak się rzuca wodę? Prawym. Chodzisz po prostu do góry, tak. Czekasz do ostatnich sekund, tak. Klikasz shifta, nie spadasz, tak. Trolujesz, spadasz, rzucasz. O, bardzo wygrywasz. Dobrze, Maciek. Czy my musimy to zrzucić, czy musimy to trzymać w ręce? Teraz ja. Ej, nie robcie mi tu więcej. Ale trochę bo też, bo też słyszałem, że są takie challenge, że lecisz, rzucasz to wiaderko i w momencie, kiedy spadasz, łapiesz to wiadro i wylewasz pod sobą. Co? Nie, to już by było zbyt... Chłopie, co ty mówisz tutaj? Ja tu w ogóle stażystów wziąłem ze studiów, a ty mi chcesz tutaj, nie wiem, co zrobić z nimi. Umiem, nie wiem, czy mi się udało. Umiem. Tylko przydałoby się, żebyś nam rzucił żarcie, bo możemy tracić gód. To jest survival. Nie możecie, bo jest... To jest super. Jest peaceful. Okay. Peaceful, tak. Także zapraszam tutaj, czy wszyscy nie już poćwiczyli? Nie bij mnie, bo ja ci oddam zaraz, kurwa. Ja jest teraz muszę zrobić, dajcie. Możecie poćwiczyć jeszcze raz, a potem wiadro. Rozpoczną się igrzyska śmierci.
Umiem! Super. Jakie to jest proste! To jest takie proste! Ja też muszę sobie przetestować, bo, jest bo ja tego nie robiłem nigdy. To jest takie proste! Ja widziałem to jedynie na YouTubie, nie? To jest takie proste, ja nie wiem. Jeżeli Maciek jest w stanie nawet to zrobić, to jestem przekonany, że każdy jest to w stanie zrobić. Ale ja jeszcze raz zrobię, jak nie zrobię... Nie ma więcej trenowania! Nie ma. Okej, okay, zapraszam na pierwszą tutaj wieżyczkę. Rozmiar mini Mike. Zapraszam. Chucken jako pierwszy pójdzie. Czemu ja mam iść pierwszy? Halo. A kurczę, musimy wylądować tu. Nie mogą pójść najpierw ci, którzy są początkowi i początkujący w tych rzeczach? Cicho bądź, ja wylosowałem ciebie, ty skaczesz, okay, wiaderko. Okej, okay, dobra. Easy. Pod słońce wszystko tu jest, nic nie widzę. Proszę bardzo, następni. No to spróbuję, król, uwaga. Okay. Król jako ostatni. Tylko nie śmiejcie się ze mnie, jak będę miał mokre gacie. No, bo okej, okay, Maciuś skacze. Nie, tu jest za wysoko. Maciuś, musisz wialnąć wiadro. A nie, pod scrollem to ja zmieniam Maciek, spokojnie, to jeszcze nie jest rozmiar potwór, więc... O, fuck! O, mój Boże! Robi wrażenie! Zrób wrażenie na nas! Uwaga! No, wiadro... Wow, brawo, to jest tak łatwe, że po prostu darujmy sobie już tutaj chwalenie ciebie, żeby ci się udało. Ja wam pokażę, jak to się robi, patrzcie teraz. Król Julian nas zaszczyci i zrobi jeszcze taniec backflipa w powietrzu, jak będzie spadał. Ale ja jestem w szoku, że król Julian to robi osobno, nie? A gdzie jest ten twój, ten Morty? Nie ma Morta, nie ma Morta. Morta nie ma? Usunąłem. Dajesz pod słońce. Uwaga teraz! Maruje, dajesz! Uwaga teraz, teraz ja, uwaga. Uwaga, król kacze. Jest! O, udało mi się! Ładnie. Umiem. Pierwszą konkurencję uważam za zaliczoną. Każdy z was otrzymał po jednym punkciku. Jest. Zapraszam teraz Maciusia na 30-centymetrowego potwora. To jest robi wrażenie. Ja przepraszam bardzo, ja wiem, jak wygląda 30 centymetrów, to nie jest 30. To jest 30 centymetrów? To jest 30 centymetrów. Robi wrażenie. Mój ogon ma 30 centymetrów, na pewno to nie jest tyle. No jak to nie jest tyle? Ja wam mówię, to jest taka średnia po prostu, 30 centymetrów. Jakbyście się typowego pola pytali, to on by powiedział, ale że tyle on długo też... tam wchodzi. Jak długo się wchodzi? Jak długo będziemy wchodzić na tą ostatnią wieżę? Nie ma windy! Przepraszam bardzo, ale... Na tyle długo, że dowiesz się, jak minął dzień koledze, nie? Dobra, uwaga, macham wam, nie wiem, czy widzicie. Cześć, Maciek! No, widzę cię, dajesz. O, od razu. Maciek, lepiej. Długo żeś tam wchodził. O, to już mamy noc. Długo to jeszcze mamy czekać na ciebie? Ale ja nie skaczę w nocy, bo w nocy się nie skacze, bo potwory chodzą. Nie chodzą, tu nie ma potworków. Wyłączyłem potworki specjalnie dla ciebie. Skacz tutaj już, teraz, w tym momencie. Ej, ty tam na górze! Skacz! Lecę! A, nie! Wiecie co, chłopaki? Ja zapomniałem wiaderko napełnić. No miałeś napełnione, co ty kłamiesz mnie tutaj? Nie wiem, co ty, jak wchodziłem do góry. O, kurde, czekajcie, rozdałem. Wszystko, zadałeś tu. Przepraszam, już nareperować. No dupa twoja. Dobra, to kto teraz? Teraz król Julian oczywiście. Ja idę ostatni. Król Julian ja z chęcią popatrzę. Jaki ładny księżyc. Panowie, ale jest problem faktyczny. A, nie po oczach. Dobra, uwaga, bo wchodzę. Czekajcie, bo się zgubił nam jeden zawodnik. Muszę... w końcu. Okej, okay, dobra. Można i tak. Dobra, ja nie Maciek trafił. Niestety, ale nie zaję ci tutaj, nie zaliczam ci tego, tu masz swoje wiaderko. Dziękuję. Okej, okay. Zapraszam króla Juliana. No, i nam się chodzi. Potwora nie będę wchodzić. Będziesz wchodzić. A wiesz, że tam jest ponad chmurami w ogóle, jak to zarąbiście wygląda? Mówię ci, tam widoczki są pierwsza klasa. I to będzie straszne. To będzie straszne. To będzie straszne. Okay. Jakbyśmy grali w to na VR-ze, to byłoby bardziej przerażające. Tak, na VR-ce to ale ja bym wystarczy. Nie wiadra wody. O mój Boże, co tu się, jak tutaj wysoko jest? Królu Julianie, wystarczy, że zamkniesz oczy i pomyślisz o czymś miłym. Tylko musisz pamiętać, żeby wylać wiaderko w pewnym momencie, a to będzie ciężkie z zamkniętymi oczami. Ale dasz sobie radę, wierzę w ciebie. Próbuj powtórzyć to, co ja. Myśl o socku. Dajesz! No uwierzę w ciebie, lecisz! Soczeko, bo co Królu Julianie! Madagaskar na ciebie liczy! Wszystkie lemury! Dasz siebie wszystko! Lecę! Jej! Udało się! O kurde!
Co porobił? To teraz moja ja jestem kolej, najlepszy. No dobra. Ja jestem najlepszy, ja dobra, jestem najlepszy. To... Zapomniałem podium zbudować, ale to się szybko zaraz zrobi. Proszę ja was tutaj. Daj mi podium, pierwsze miejsce musi być moje, proszę bardzo. O. Na razie jeszcze nie jesteś na pierwszym miejscu. Zobaczymy po tym moim skoku. Rozkazuję ci skopać. Spadaj. Skopać. Rozkazuję ci umrzyj. Sam się skop, kurwa. Czekaj, jak tam będziesz, to poczekaj, bo jeszcze nie jestem gotowy. Jesteś tam? Na górze? Czy chcesz coś powiedzieć przed skokiem swoim? Już jestem. Cześć, Taken, pomachaj nam! No, pomachaj się, ma jak tam u was, moi koledzy. Pamiętaj! Faktycznie ten rozmiar robi wrażenie i to mocno. Pamiętaj, kurczaki nie latają. Ale mają skrzydła. Okay. Więc możliwe, że zamortyzuje swój upadek. Przygotuj się, masz 3 sekundy na dokonanie skoku. Raz, dobra. 2, 3, lecisz! I skoczył! Wow! Udało mu się, no dobry. Nie wierzę. Dobry, easy, kurwa, tak to dobry się, kurwa, przeciwnik, proste, dobry przeciwnik, dobry przeciwnik. No kurna, trafiłeś na swojego rywala teraz, co ale, teraz powiesz, he? Ale w największym okay. mnie nie pokonasz. Zobaczymy. Zapraszam teraz na górę, Maciusia. Znowu ja Maciuś? Pierwszy, dobra, idę. Tak, znowu ty pierwszy. A tutaj troszeczkę zrobimy trudnienie lekkie. To robi wrażenie. No chyba cię coś. Dlaczego no, tak? What the shit? No, bo będzie trudniej trafić tym wiaderkiem w to. Mm. Oh no. Oh, możesz zahaczyć o ten blok i wtedy się, wiesz, co stanie. To nadziejesz się na polca. To zanim on wejdzie, to może zbudujemy sobie domek. mogę pójść narąbać drewno, jak chcesz. Nie, już jest w połowie. Maciek, szybciej, żeby... Rozpal coś w kominku, czy coś zjemy później kiełbaski sobie. To nie dajesz rady. Postaw ognisko, zrobimy sobie ognisko tutaj. Dajesz. Okay. Ty jeszcze nie ale takie ognisko myślałem nad zwykłym ogniskiem, no ale to też jest ciepłe. Małe, mięso może... Małe ognisko to masz tutaj, zobacz. Tu jest. Tam. Może wskoczysz do tego ogniska? Nie. Maciek, jesteś na tej górze? Ja nie, pierdziele. Jest? Jeszcze go nie ma, nie widzę go tam, lornetki używam. Jeszcze go nie ma. Pod cia macie lornetkę. Maciek! Dawaj! Nie no, masakra, ma siakla. Nie widzę jego imienia nawet, No ja też. Żeś wymyślił, kuźwa, tą wieżę, jak ona się w ogóle nazywa? Robi wrażenie. Robi wrażenie. A jak byś ją nazwał? O, cześć Maciek, cześć! Ja nawet nie widzę świata. Cię! Ja nawet nie widzę świata, co się dzieje, nie? To jest... Pamiętaj, to być wszystko. Pamiętaj, weź głęboki oddech, spójrz nam głęboko w oczy. Tak, i na główkę skaczesz. I na główkę. Jak jesteś gotów, to lecisz. Lecisz, nie czekaj, już, lecisz! Leci! Wow! Jak on to przeżył? Udało mu się! Brawo! Jak on to przeżył? Pomiędzy te klocki spadł on tutaj. Spadł tutaj, what? Ale jak ty to przeżyłeś? Brawo! 10 punktów! Ja bym mu dał 2 punkty za to, dodatkowy, bonusowy. Jak on to zrobił, że on... Co? Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Dobry jest, bardzo ładnie. Królu Julianie, zapraszam na górę. Ja. Uwaga, teraz ja. Podzem. Może najlepiej jak podlecisz do góry i go tepniesz, będzie szybciej. Nie tepaj. Proszę mnie nie tepać, nie ja sobie poradzę. Chce. Co dobra, ja jestem? No co dobra, ja nie potrafię no dobra. Się spinać? Czekam, możesz już zacząć chodzić. No właśnie, żeby nie tracić czasu. To w sumie mogę, zanim on skoczy, no to... O, jakie to możesz jest skoczyć powolne. Za nim i robić... podwójny bucket challenge i będziesz nie go wiem, przy okazji się uda kamerował. Podwójny bucket challenge. Max, przytrzymaj spację. Nie musisz trzymać W. Tam jesteś Max. Król Julianie. No więc właśnie. Król Julianie. Wyrażaj się. Ja cię znowu potrzebuję. Ty czekam, wchodzisz? Tak, wchodzę. Co to za wchodzenie za mną? Co to ma być? Śledzę cię. Nie może się oprzeć twoim stópkom, król Julianie. Zostaw moje stopy, tu macie cię. Wlej mu wiadro na głowę. Nie, bo nie będę miał na czym lądować. A, na sucho, to jest tak zwane suche wiadro, challenge. Król Julian nie lubi na sucho. Uwaga, zbliżam się do końca, faktycznie. Już. Wysokie to faktycznie jest. Jestem. No miało być w końcu, nie? Tylko żebym nie jak Maciek skakał na ślepo i nie widział nawet ziemi. O mój Boże, jakie to... O, co tu się dzieje, Taken? Nie wchodź tu. Król Julianie, jak jesteś gotowy,
Tak, Królu, ja cię nie widzę. No skacz, no jestem tu za tobą, mogę ci pomóc skoczyć. Nie, odsuń się. Pomóż Królu, mu. Odsuń się, mówię. No czekam na swoją kolej. Królu, skacz! Uwaga! Skacz, to jest twoje 5 sekund. Uwaga, skaczę! Skacz! I leci! Ale fajnie, ale fajnie! Jeź, udało mi się! Ja jestem najlepszy! No, skoro im się udało, to zapewne mi się też uda, bo nie uda. Ale łatwe te konkurencje są. Zależy jak trafię, to jest ciekawe. Dawaj! No właśnie. Przegraj tak to. Jest. Przegraj jak najbardziej. Możesz lecieć. Ry. I poleciał! Leci! Yeah! Mówiłem! Miska mi nie zwyłapała! Mówiłem! Ja jestem najlepszy! Król Julia zajmuje w pierwszej konkurencji pierwsze miejsce! Ja drugie pewnie! Minecrafta zajął pierwsze miejsce! Dziękuję moi poddani, dziękuję, że we mnie jest moje wiadro? Dziękuję. Wiesz, ej ty, pospólstwo na drugie miejsce. Tak, I walkowerem zajęli Chaken oraz Maciek. Zajęli drugie miejsce. Walkowerem. Okej, moi kochani, czy jesteście gotowi, żeby rozstrzygnąć to tak do końca? To jest za konkurencja, ja wiem, co to jest za konkurencja. Nie podoba mi się ta konkurencja. Okej, Chaken, czy chciałbyś powiedzieć, co to za konkurencja? To polega na tym, że mamy łódki w całym dolnym hotbarze, nie? I jak wiadomo, jak położysz łódkę na lawie, to ona po jednej sekundzie się niszczy. I to polega na tym, że za każdym razem wybierasz łódkę i skaczesz w momencie po tych łódkach, kładąc te łódki na lawie. Dokładnie tak. Dobrze gada. No, dobrze kto najdalej pójdzie, ten będzie miał więcej punktów, tak przypuszczam. Przepraszam, ja nie rozumiem. Ja tak samo, proszę o demonstrację. Ja poproszę. O demonstrację? To mogę zademonstrować. Tylko daj mi łódki, bo... W ksynce będą. Okay. To jest za mało proszę łódków. Bardzo. Więcej łódków. Proszę bardzo. Łódków. O, co do wyboru, akacjowa... Dobra, nie wiem czy to mi się uda, ale to wygląda mniej więcej tak. Pokaż. Tak, to właśnie wygląda mniej więcej tak. Czekaj, ale jak? Ja też nie rozumiem. Dzieci, nie powtarzajcie tego w domu, to są specjalni aktorzy, którzy są przeszkoleni i to są wszystko efekty specjalne. On wcale nie wskoczył do lawy, nie spłonął teraz w tym momencie. To ja nie rozumiem, ja też dokładnie nie rozumiem. Chaken, pokaż to może nie od razu na lawie, tylko może pokaż to gdzieś na jakiejś... Dobra. Wygląda tak. Wyobraźcie sobie, że przede mną jest lawa, nie? Tak jest. Musicie wybiec, postawić łódkę, skoczyć na tą łódkę. Tak. I w momencie, kiedy ona się niszczy, zeskoczyć z niej i położyć kolejną. Dokładnie tak. Rozumiecie teraz, o co chodzi. Stawiacie łódkę, skaczecie na nią, stawiacie kolejną łódkę i skaczecie. To jest takie połączenie parkouru, zręcznościowego podejścia i ogólnie waszej mega odwagi. I ta osoba, która dojdzie jak najdalej w tej konkurencji, wygrywa. Żeby było sprawiedliwie, dam wam po 3 życia w tej konkurencji. Ja okay? Poproszę. Dobra, ja chcę iść ostatni. Ja jestem ostatni. Mart, zrób to za mnie, Mart! Będę miał tabliczki z waszymi imnikami i będę je stawiał w miejscu, gdzie wy spłoniecie. Czyli tak prawym? Dajesz. Słyszałem, że Król Julia nie lubi nasuchu. Prawym kładę. Okay. Tak. I scrollem muszę zrobić na dół? I scrollem trzeba robić. No chyba, co jaja. Pa, jak on to szybko robi? Dlaczego on to tak szybko robi? Coś w tym stylu. No tak. Macie łódki? Bierzcie łódki. Trzymajcie resztę łódek tutaj w skrzyneczce, jeżeli macie za dużo łódek. Jak ja mam to ogarnąć? Niby proszę tak bardzo. Robię, tak, robię, tak, robię, tak. Nie, tak. No to jest niemożliwe. Yes. To jest niemożliwe, to jest ciężkie akurat. Sranie w banie, dlatego macie 3 życia i koniec mi tu i ojcenia tego. Przygotowywać się. Robimy kamień, papier, nożyczki. Ja chodźcie tutaj, ustawcie się. Dobra, mam. Jeszcze 4 łódki. Wiecie, jaka jest dobra strategia? Musicie się patrzeć cały czas w dół. I teraz każdy z was będzie miał 3 podejścia i robi od razu 3 podejścia i jak najdalej mu się uda dojść, to po prostu albo wygra, albo przegra, tak? I teraz robimy wyliczankę. Ene due like fake robi wrażenie. Pączek ekipy, Mr. Krycha, fajne ma odcinki o jedzeniu. Maciek idzie pierwszy. Już miałem stresa. To była najgorsza wyliczenka wszechczasów, taka z dupy totalnie. Ja chciałem tylko testa zrobić. Jak od razu? Od razu się niszczy. Jak
od razu, wiesz, mówi się sekunda. Bo no, ty musisz skoczyć i od razu w powietrzu już odbić się od tego. O mój Boże. O mój Boże, no dobra. Maciuś, czy jesteś gotowy do tego? Ja już mam tabliczkę swojej RIP Maciek przygotowaną. Nie ma nawet takiej opcji, to jest za daleko. Dawaj, dobra. Uwierz w siebie, no. Dawaj, uwierz w siebie. Uwierz w siebie. Leci. Tylko się... Ja dolecę! Jak się posypał? Maciek. Teraz tak. Nie, to jest awykonalne, nie? Dobrze ci poszło. Mogłeś okay. Trochę jeszcze podpłynąć dalej. Zawsze to jakieś metry byś podpłynął. O coś się dobra. Chciałem zapytać, ale zapomniałem teraz. To dobra. Macie więcej łódek. Już mam, dobra. Nie bierzcie więcej niż potrzebujecie. A, właśnie, okay. Już ze sprintem to najlepiej się robi. Nie, bez sprintu. Bez sprintu. Aha, bez sprintu. Bo ze sprintem szybko zbiegniecie z łódki. Okej. Okay. Dobra, widzicie? Dziękuję, widzicie, panie kurczaku, za pomoc. Nie ma sprawy. Jestem gotowy okay. Na drugą rundę. Jesteś gotowy? Okej. Ladies and gentlemen. Dajesz Maciek. Maciek, runda druga. Dawaj. Czy uda mu się pokonać swój rekord? Dawaj. Jak się znowu z tych łódek posypał? No Maciek, nie robi wrażenia. Ja nie dam rady. Ty nie dasz rady. No ja nie dam rady, ja nie umiem tego robić. Ja też nie umiem. Ja po prostu widziałem to na YouTubie, nigdy tego nie robiłem. Proszę mnie przetransportować. A, już. Dziękuję. Proszę, łódeczki, zbieraj łódeczki. Ja dobra, nie będę. Wystarczy dla każdego. Mi jedna, wystarczy ja. Mi tylko jedna. Ja nie będę kłamał, ale stresuję się bardzo. Czy jesteś gotowy? Na swój challenge. Daj, Maciek, dasz rady. Została ci ostatnie życie, ci zostało. Jeżeli nie dasz rady, to twoje niestety życie się skończy w Minecrafcie. Także zapraszam. O nie. Jak to zrobić? Okej, pobisz mi rekord. Jakby nie było. Jak to zrobić? Ja nie... Czekaj, nie trenuję. Opa, to ham. Robi to. Ale Chucken co robi, nie? No, proszę. To się coś takiego robi. Ja tego nie umiem. Proszę mnie transportować znowu, dziękuję. Proszę ja ciebie. Ja tego zapraszam cię, król Julianie, do mnie w moje progi. Teraz ty będziesz leciał. Czy chcesz coś powiedzieć? Kilka słów przed tym, zanim skoczysz w objęcia lawy. Dałem władzę. Jak umrę, przekazuję mortowi. Ale korony nie oddam! Korona pójdzie z tobą na dno. Ty uwierz mi, nie będzie coś ciebie zbierać. Dajesz rady. Max, wierzę lecisz! W ciebie. Na wierzę trzy! W ciebie. Raz, dwa, trzy i lecisz! Okej. Okay. No nie zadziałało, no! Ja myślę, że to jest awykonalne. Nie ma trenowania, przecież ja od razu leciałem, no to jest. Dobra, no, to pomuszę to. Zapraszam na wybieg, królu Julianie. Ja powiem tak, na sucho to wchodzi ładnie. Ładnie. Ale na mokro to już nie. Ja przepraszam bardzo, jakim cudem na sucho może wchodzić ładnie? No właśnie też się zastanawiam. Dobra, cicho teraz. Bo to Minecraft. Cicho teraz, uwaga. Okej, okay, dobra, werble. Epicka muzyka. No jak to? Przecież to od razu się zepsuło! To jest nie fair! Ale zaszedł daleko! Królu Julianie! No ledwo co, to tu już się psuje, to nie można nawet ustać na tym! Prawie ci wyszło, jestem z ciebie dumny. Zrobiłeś swój rekord. Jeszcze nie spoilerować dla Chuckena. Jeszcze jedna próba, mamy dalej się palę. Jeszcze, oczywiście, proszę, tu twoje łódeczki są, królu Julianie. Zaraz muszę się zgasić, bo ogień mi zasłania wszystko. Jak najbardziej. Król Julianie, jesteś wielki. Pamiętaj, wygrałeś pierwszą konkurencję, nie można wygrać wszystkiego, prawda? Ja jestem, mam bardzo ambitny, ja muszę wygrać wszystko. Pamiętaj, że wystarczy ci tylko jeden raz, że pokonasz jak największą odległość. Masz co prawda ostatnią szansę, ale wszyscy wierzymy patrzcie, w ciebie. Patrzcie teraz. Dajesz. Król Julianie, skaczesz, dajesz, Król Julianie. Dalej jest, król Julianie. Pokonał Maćka! Yes! W tym momencie prowadzi Julian! Dobra, teraz moja kolej, nie? Teraz Chucken, stresujesz się? Powiedz kilka słów do mikrofonu. Trochę się stresuję ze względu na to, że ja nigdy tego nie robiłem, widziałem to jedynie na YouTubie, nie? Ja nie jestem pograczem, nie?
Okay. Ja od razu się przyznaję, że ja prawdopodobnie to będzie moja najgorsza konkurencja. To nie? Jest zrzucanie z siebie odpowiedzialności i stresu, tak. Dobra. I'm finished, I'm ready. Dawaj. Jeśli jesteś gotowy, na mój sygnał. Czekaj. Nie, to nie było to. To była jedna próba, to była jedna próba. Nie straciłem życia. No dobra. Kurde, cicho. Ja się chciałbym zapytać, co to było teraz przed momentem? Nie, to była próba generalna. Dawaj. Aha, chciałeś sprawdzić, czy lawa jest wystarczająco ciepła na twój gust, czy co? Okej, dobrze, dobra. To na mój sygnał, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, lecisz z tematem. No co? Nie wyłapuje mi łódki! Kurwa! Przypominam, że łódkę kładzie się prawym słaby. Przyciskiem no myszki. No nie wyłapuje mi łódki! Czekaj, ja dobra, lecę teraz. Powiedział, że dwie próby. Okej! Okay. O, daleko całkiem. Całkiem daleko. Ale to była trzecia próba. Tak, to była. Jaka trzecia? Trzecia próba moim zdaniem też, tak. Kurna, płonę cały czas. Wodę zapraszam. Kucnij w wodzie po prostu. Kucnij w wodzie. Poproszę łódki. Wiecie, póki co na razie wygrywa król Julian. To nic nowego. Zwycięsko sobie w swoim baseniku pływa. To nic nowego, że król Julian wygrywa. Co ty, w ogóle to nie ma. Dobra. Czekaj, ja muszę to zobaczyć. Jak tu się wychodzi z to? Teleportuj mnie. Jak tu się shiftem albo kontrolem. Teleportuj mnie. Dziękuję. Proszę, Chucken, dawaj. Dasz radę. Chucken, lecisz. Chucken. Pokaż, że kury potrafią latać. O tak, wyskoczył, ale nie położył łódki niestety i... Remis póki co. Ciężko jest położyć łódkę na tej lawie. No, nie da rady, ona od razu ginie. Ja nie wiem, po co taki długi toron robił. Dokładnie. Co? Wy no, chcecie spróbuj. Mi powiedzieć, pan że jest... Ja nie spróbuję. Gimi łódki. Masz jedna, proszę bardzo. Jedna, która ci się tylko przyda. Ta jedna mi się przyda, jasne. Proszę. Sharikan sprawdzi. Wyobraź sobie, że to jest sucho i wtedy... Mam dla was, jeszcze potem będę miał dla was jeszcze jedną konkurencję, którą przed chwilą wymyśliłem, więc jest zajebista. Ja bym chciał zobaczyć, jak ty to robisz. Proszę bardzo, patrz. Dobra, jest... Tak to se możesz, wiesz? Dobra, moja ostatnia próba, wątpię, że mi się uda. Dawaj! Tak jest! Chucken, użyj skrzydeł, wybij się mocno z progu, rozpędź się i lecisz! No przeskoczyłem przez łódkę! Nie! Na podium, idę na podium, szybko pierwsze miejsce moje! Przeskoczyłem łódkę! Chodź, Chucken! Nie chcę nic zmówić, ale król Julian nie zajął... Możemy zrobić czwarte życie dla każdego? Aha. Bo ja sądzę, że mi się to uda. Ja sądzę, że mi się to uda. Ej, patrz mi w oczy. Okej, proszę bardzo. Czwarte życie dla każdego, ty też będziesz miał szansę. Okej, proszę bardzo, daj łódki, proszę. Dobra. Pierwsze miejsce mam, no co to ma być? Dobra. Chcę zobaczyć, czy on w ogóle wyleci z progu, dobra. Nie? Czy się wybije chociaż. Dobra, przyjmuję to wyzwanie. Od razu to nie da się. Przyjmuję to wyzwanie, daj mi łódki. No to już było, to już koniec wyzwania. Ale on miał czwarte życie, ja nie miałem. Dobrze, król Julianie, chcesz spłonąć, proszę cię bardzo. A gdyby tak, czekajcie, coś muszę sprawdzić. Nie kombinuj, patrz, ja robię. Uwaga teraz. Bym doleciał dalej. Uwaga. Okej, okay. No, pokaż co tam masz. Co zrobił? Yes. Jest król Julian najlepszy! Okej, porobił was, od dwóch łódek się odbił! Moje pierwsze miejsce, moje! Maciek, proszę, żeby nie było, ty też masz okazję... Teleportuj mnie szybko, bo chcę zobaczyć, jak Maciek też wygra. Ja nie wygram, ja nie powtórzę jak tego. Wszyscy pokonają teraz... Jak daleko! To masakra! Jak daleko, Chucken! No bez jaj! Ej! Sam chciałeś czwarte życie, żebyśmy wszyscy mieli. Tak, i wiecie co jest najśmieszniejsze? On jest najbardziej doświadczoną osobą, która przynajmniej wiedziała, ale o co nigdy tu takich chodzi. Sztuczek nie robiłem, więc a Max zrobił! Znaczy, przepraszam, król Julian robił! Ja nawet tego nigdy nie widziałem w internecie, a ty widziałeś! Chyba ma lepszą klawiaturę i myszkę. Maciuś, dawaj, rób to. Maciek. Jak Julian dał ladę, to ja też na pewno. Dawaj, błogosławię ci tą próbę teraz. Błogosławię swoją łódkę. Nie, Maciek, dlaczego? Nie. No.
Dobra, idę tam, gdzie moje miejsce. Okej, okay. No król Julian wygrał w pierwszej i drugiej konkurencji. Dziękuję. Ale, żeby wam nie było... Tego się nie da. Król Julian mówi co innego. Król Julian powiedział, że się dało. Ale wiecie co? Jak obiecałem, zrobię wam teraz bonusowy challenge. Także spokojna wasza. Dobrze, zapraszam was tutaj. Macie próg. Macie się na tym rozpędzić i jak najdalej polecicie po prostu teraz w tym momencie. Tylko naprawię jeszcze tor, bo tu się zepsuło. Ale to każdy będzie miał tą samą odległość moim zdaniem. Nie, to zależy jak szybko polecicie. I możecie jeszcze, pozwolę wam jeszcze użyć dodatkowych łódek później. Jeżeli się wybijecie, wyskoczycie z niej i użyjecie jeszcze dodatkowej łódki. What? Jak to zrobić? No, teraz to będzie mega challenge, nie? To jest już taki mega brain time challenge. Excuse me, czekaj, jak się wychodziło z łódki? Shiftem? O kurde! Shiftem Max? Się... Shiftem się wychodziło, tak. Chodź ty na chwilę do mnie. Czekaj, robię. Podejdź tu do mnie. Czekaj, bo rozwalam łódkę. Co? Gdzie ty jesteś? Co? Tu. Weź stań tutaj, zacznij sprintować i zacznij skakać. Patrz to! A, tak, no jest taki speed, no. Ojeju! O, wywal te klocki, to może kto dalej skoczy. Okej, okay, zrobimy też coś takiego. Ale na razie z łódkami chodźcie, jak zrobimy. Jak to zrobić? To jest niewykonalne. Dobra, król Julian, macie po jednym życiu. Macie po jednym życiu. Ja nie mam łódki jak coś. Chodźcie tutaj, rzucam wam łódkami. Bierzcie i jedzcie z tych łódek wszyscy, to są bowiem moje łódki. Dobra, lewy klocki. Ej, dobra, ej, wiem. Ja wiem jak to zrobić. Ja wiem. Dajesz, dobra, król Julian jedzie pierwszy, to co znowu dobra, przy życiu? Dobra, macie, ja zostawcie dla innych. Wszyscy bierzcie, nie, po jednym życiu, to już jest... Ja chyba wiem jak inny. To zrobić, ej, nie? Jak? Patrzcie! Dobra, kurde, dajesz, ale Julian, dajesz. Ale jedna próba to może być za mało, nie? Jedna próba, nie chyba wiem. Że wszyscy polegną, to jeszcze raz wam nie pozwolę, wiem, ale wiem, jedna. Nie wiem, czy mi się to... Dobra, uwaga, próbuję. Leci, król Julian, leci, jedzie! Ej, zatrzymujesz się, jak wyskakujesz z łódki. No bo się roztopiło tutaj. Ale ty powinieneś... Zatrzymuję, bo chciałem się rozpędzić i wyskoczyć z łódki, żeby dać następną łódkę już na lawę. I nie da rady, bo... Wiesz jaki klocek lodu daj? White ice daj. White ice to wtedy się nie będzie topił. Czekaj, muszę spróbować jeszcze raz. Panie królu. Tak. Bo ja tutaj widzę, że Siolika nie umie napisać król. Zbity lód? To napisał? Tak, zbity lód. Zbity lód się nie topi. Czy on napisał król przez... Panie Julianie, proszę tu podejść. Przez panie U otwarte? Gorzej. Król Juli... O mój Boże, nie mogę. Kurl napisał. Kurl. Tu napisał kul, no to w sobie jest tam kul. Tu napisał kurl Juli... O Boże święty. Ale o co ci chodzi, królu Julianie? To ja Szkołę ten, na Madagaskarze, także ja się nauczyłem wszystkiego tam od was. Na Madagaskarze nie mamy żadnej szkoły. To nie był dobry pomysł. Dobra, uwaga, próbuję jeszcze raz, bo to się chyba nie da rady film tego zrobić. To się uda. Król Julianie, w powietrzu musisz. Gotowy w powietrzu się wybić. Lecisz, dajesz, lecisz. Królu Julianie, dajesz. No widzisz, zatrzymałem się w powietrzu! No nie! No ale poleciałeś w pizdu daleko! Popatrzcie, jak daleko poleciałeś. Tak, ale chciałem w powietrzu wyskoczyć i szybko dać na tom i to stanąłeś w staje się w miejscu. Ała. No i trzeba było postawić kloca od razu. No właśnie, a ty nie zrobiłeś. Dobra, to ja mogę drugi w sumie. Dobra. Tak, dobra, to lecisz. Próbuj, dobra, ja mam jakiś plan, ale nie wiem, czy mi się uda. Ja miałem plan i nie wypalił, a jak mój plan nie wypalił, to twój na pewno nie wypalił. Dobra. Dawaj, cwaniak. Dobra. Dajesz, kręcisz tym kołowrotkiem, leci! No! Jest! Nice, jest rekord! O kurde. Nice. Ja chcę jeszcze raz. Jak jeszcze raz, halo? Maciek, teraz kurwa. Maciuś. Teraz Maciuś, Maciek, jesteś gotowy? Ja już wiem, kureczka. Jak on to robi, ja wiem, jak on to ciśnij robi. Daj. Aby wysiąść, dobra. Dawaj! Lecisz, dajesz, nie wysiadaj, lecisz, no, jedziesz, pchaj, 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 pchaj! Czemu nie zdriftował? Wow! Halo? Nice! Tak samo, dobra. Na równi. Ja jestem, okay. ja chcę jeszcze raz. Replay. Replay! Nie wiem, czy mogę pozwalać. Już wypać lobił. Teraz nie rewalizujemy. Ty chcesz królowi mówić, co ma robić, a czego ma nie robić? Ja sobie sam pozwalam. Uwaga, robię to. Dobra, pozwolę ale ci. Nie jesteśmy na Madagaskarze. Uwaga, robię, patrzcie na jeden raz. No pokaż. A proszę mi teleportować. Eh, eh, eh!
Niestety, ale dobra, czyli wszyscy na tym samym poziomie skończyliście. Tego ale on zrobić. Drugi raz zrobił, my też tak, musimy no drugi tak. raz. Nie, no nie zaliczam wam tego po prostu. Mam teraz drugą. Czekaj, a mogę ja przetestować coś nie niż tego? Chodźcie tak tutaj. Dla próby generalnej. Chcecie zrobić wyskok teraz, prawda? Chcieliście robić wyskok. No. No to zrobicie wyskok. Zawsze tutaj to samo. Nie da się. To jest ostatnie. Proszę. Rozpędzacie się i skaczecie. I kto skoczy dalej? Tutaj na pewno. O, z dołu? Tak, od dołu. Z łódkami czy bez? Ale nie wiem, nie chyba. Patrz, poczekaj. Bez łódek. Biegniecie? To sam wynik. No to nie wiem. Każdy będzie Nie wiem. Myślę, jak chcecie, tak. możecie łódki stawiać jeszcze później i się od nich odbijać. Pokaż. O, dobra, to łódki. Dawaj łódki. Dawaj. Kurwa. Ale macie... Uwaga, daję wam. Teleporter jeszcze. Dobra, czekaj, już. Macie, cyk. Dobra, dziękuję. To może być ciężko. Chodź, łódki weź. Czekajcie, dam wam łódki. Macie po jednym życiu. On znowu po jednym życiu, no ja. Po jednym, kurde. Dobra. Proszę, dobra, wystarczy Maciek. Mi jedna. Max, znaczy ty, Czakan, jeszcze weź sobie swoje łódki i lecisz tam. Siorm. Dobra. Kto pierwszy? I uwaga, uwaga. Lecisz, Max. Król Julian, przepraszam, leci. Dobrze, masz kurna stędzi, już musiałem do ciebie podchodzić. Okej, królu Julianie, zapraszamy cię w nasze szeregi. Czekaj, zapierdzielaj. Czekaj. Jakby jutro miało nie być. Ja muszę sobie przemyśleć ruchy dokładne. Okej, tutaj było tak, gdzie tutaj tu. Skok. Idę. Idziesz. Lecisz. Dobrze! I to były trzy! I to były trzy! Co porobił was? Wyruchał was na sucho, bez mydełka! Pokażcie mi mój wynik, proszę! Ja pierdzielę! Gdzie to jest? Daleko! Jolek! Jolek jest jego miejsce! Król Jolek! Dobra, teraz ja i tak tego rekordu nie pobiję, ale mogę polecieć! Taken to jest bardzo łatwe wbrew pozorom! No, wbrew pozorom bardzo łatwe, wiele mi to... fajnie, pocieszasz mnie! Wiem. Okay. Dobra, lecę! Dawaj! Biegnij! Oh. Niestety, ale chyba nie było telemarku. Nie umiem skakać na łódkach. Na dwie nogi. Nie wiem, czemu ja się śmieję, jak ja zrobię to siamo. Nie. Ale król Julian robi furorę dzisiaj. Ja? Każdą konkurencję wygrywa, nie? Król Julianie, jaki jest twój sekret? Zdradź nam to. Jestem królem, dlatego. Król zawsze musi wygrywać, pamiętaj. Au! Ej! Co to ma znaczyć? Co ty chcesz się bić? Co? Mam nasłać na ciebie morta? Morta na ciebie naszle, zobaczysz ty. Bunt poddanych, nie chcą takiego króla chyba, który wygrywa każdą konkurencję. Król musi wygrywać. Maciuś? Dobra, Maciuś jest gotowy. Jesteś gotów? Dobra, Maciek. Nie wiem, kto tam na ciebie liczy, ale ktoś może liczy na ciebie. Lecisz! Tak! Tak! Dobrze! Dobrze, ja pierdziele. Więcej niż Maciek. Jedna łódka, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dziękuję. Bardzo ładnie było. Bardzo ładnie. Czakan, przestań! Czakan, zostaw moje... Ja ci dam. Ja widziałem, co chcesz zrobić. Przewidziałem cię, kurwa. Ty niedobry kurczaku, ty. Ja ci dam. Co? Chcesz się bić? Tak? Chcesz się ze mną bić? Dobrze. Idę na pierwsze miejsce, kurwa. Dajcie mi spokój. Okej, zapraszam was, moi poddani i królowie. Zapraszam tutaj na dyrtowe podium. Jest. Pierwsze miejsce zasłużone. Klasku. Dziękuję. Wygrałeś. Dziękuję. Czakan, tutaj jest twoje czwarte miejsce, zająłeś, także... Nie bazgraj mi tu! Zapomnieli o mnie. Maciek, dawać mi tu, Maciuś, drugie miejsce twoje, proszę bardzo, tu. Tak. Za yes. Wow. Stanął tam na czwartym miejscu. Wow. A ty się nie liczysz, odejdź stąd i ty się nie liczysz tu, tam, na swoim. Nagroda miejscu. Pocieszenia, proszę, wiaderko lawy. Tak, lawy? Spal się. Nie mnie, nie mnie, ała, nie. Kurwa.